Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będę śmigał Audi Quattro. I tak, ja widzę, że tutaj jest jakieś ulepszenie bodykitowe. To bardzo dziwne, bo ten samochód już jest mega poszerzony i mega przerobiony, stuningowany. Zobaczcie, co jeszcze się tu w nim dodaje. Taki wielki, wielki spoiler z tyłu, yeah. Wiecie co, ja tym samochodem sobie jeździłem w multiku. No i miałem problem, bo brakowało mu mocy, strasznie. I ciężko było nim dogonić kogoś na prostych. To znaczy tak, zauważyłem, że ten samochód musi mieć chyba jakiś mały silniczek, bo moment obrotowy też jest bardzo mały. Jak mam przy niższych obrotach trochę bieg, no to tak tak nie za bardzo chcę ruszać. To mi się nie podoba. Teraz sobie wgrałem to ulepszenie automatyczne z bodykitem. Ono przeważnie jest dobre i się sprawdza w samochodach. No nie wiem, jak będzie tutaj, czy coś było włożone. Chodzi o to, że naprawdę bardzo słabo samochód rusza z miejsca i żeby wyjść dobrze z zakrętu, muszę mieć odpowiedni bieg, co prawda, ale no czegoś mu tu brakuje i zdecydowanie jest to moc. Ścigałem się nim na multiku i były poważne problemy, aby tam podgonić kogoś na prostych, tak? No nie wiem, co ten bodykit teraz dał dodatkowy. Możemy zmienić tutaj napęd na tył, ale mamy standardowo na 4 i zaraz wam pokażę, jaki jest problem. Może ten bodykit dodał coś nowego, jakieś sztuczki, coś tam poza tym tuningiem normalnym, który możemy zrobić, że samochód lepiej będzie startował. Ale z tym startem jest tak, jak widzicie. No mamy napęd na 4 koła. Wydaje mi się nawet, że teraz jest troszeczkę lepiej niż było przed chwilą. Dlatego, że samochód nawet ładniej wystartował. Ale ojej. No, co ja wam mogę powiedzieć? No nie jest za dobrze. Tak, muli go strasznie. I czasami jak mamy naprawdę za niski bieg o tych, nie wiem ile tam, kilka, powiedzmy nawet o 500 obrotów mamy za niski bieg, tego tak muli przy tym wyjściu i już ciężko go, naprawdę bardzo ciężko go rozpędzić. Dlatego pojedziemy sobie kilka wyścigów w singlu, żeby sprawdzić. Tu mamy wyścig, a tutaj coś nawet mamy blisko, proszę bardzo, wyścig crossowy, zobaczymy, jak to pójdzie. To jest akurat wyścig pod to Audi, bo to jest grupa B, to jest rajdówka, więc on powinien sobie tutaj świetnie poradzić. Wyścig pokazowy, mistrzostwa lecimy. Zobaczymy, czy ja będę mógł się tym ścigać. Retro Hot Hatch. Tutaj nowe mistrzostwa się widzę pokazują. Okej, myślę, że dam radę sobie. No nie. Nie będziemy się ścigać tym. O nie, to jedziemy wyścig pokazowy i sprawdzimy, jak poradzi sobie Audi Quattro na wyścigu pokazowym. Mogłem sobie zrobić wyścigi mistrzostwa pod to Audi Quattro, wybrałem jakieś odhacze. Mogłem, tam chyba on jest w klasie Retro Rally, coś takiego. Tak to się nazywa, no ale skąd mogę wiedzieć. To też jest chyba taki hatchback, no nie? Prawie, że. Czy nie bardzo? Jak myślicie? Taki hatchback, ale rajdówka. Nie wiem, zobaczymy, jak sobie tu poradzi na tych mistrzostwach, w wyścigu pokazowym bardziej. Mamy tu Lancia Stratos, Delta, o kurde. Może być ciężko, chociaż to jest ta sama klasa, no właśnie. A jakbym się chciał pościgać z samochodami troszeczkę z innych klas też. Bo ja próbowałem się tym ścigać na multiku i okej, na terenach było bardzo spoko. Na szutrze, no po prostu samochód perfekcyjny. No ale już gdy trzeba było właśnie kogoś podgonić na prostych, to SUVy mnie rozwalały. Po prostu mnie rozwalały. Nie miałem nic do gadania. Jeśli chodzi o prowadzenie, jest naprawdę w porządku. Niekiedy można wejść w zakręt z takim lekkim ślizgiem i samochód potrafi sobie z tym poradzić. Tylko no właśnie, czasami przy wyjściu jest problem, żeby dogonić kogokolwiek. I też tak, mam na przykład trójkę, jak przed chwilą. Zredukuję na dwójkę, żeby mieć przyspieszenie, a dwójka jest już na maksymalnych obrotach, powiedzmy, nie? I widzicie, że on się tak strasznie dusi, gdy próbujemy wejść takim power slide'em. I to mnie bardzo niepokoi.
ciężko jest niekiedy dobrać ten bieg. Po prostu samochód jest trudny w prowadzeniu przez to. I chodzi o to, że słabo skręca, bo skręca bardzo fajnie i bardzo fajnie się prowadzi, tylko że trudne w kontrolowaniu jest dobieranie odpowiedniego biegu do zakrętu. Naprawdę nie jest to łatwe. Wiecie co, ja sobie ostatnio tak w Fordzie śmigam bez tych wszystkich interfejsów, tych wszystkich pierdół, które mnie tylko rozpraszały i naprawdę dużo, dużo lepiej się gra. Jeśli ktoś z was gra też w Forza Horizon 3 albo nawet w dwójkę, radzę sobie powyłączać to wszystko. Jest zdecydowanie lepiej, łatwiej się skupić na samej jeździe. Ja jeszcze wyłączę to coś o umiejętnościach, bo i tak zawsze na wyścigach staram się jechać jak najbardziej czysto, nie stukając kogoś, więc nie interesuje mnie ile mam punktów nabitych, nie będę się starał tam na siłę ich sobie też gromadzić, tylko jak będę dobrze jeździł, to siłą rzeczy będę je miał. Wow! I udało się, fajnie. Także hej, to Audi jest naprawdę spoko pod wieloma względami, przede wszystkim prowadzenie. Tylko co? Tylko to przyspieszenie mnie trochę boli. Oczywiście ono nie jest ulepszone na maksa teraz i mógłbym je jeszcze tutaj trochę podkręcić. Tylko że no właśnie, nie możemy nic wywalić z części chyba takich odpowiadających za lepsze prowadzenie, zawieszenie i tak dalej. Więc zjechać z klasą nie mogę teraz za bardzo, żeby na przykład podkręcić trochę ten samochód pod względem pod względem mocy. Pyk. Ale no, przyspieszenie mogłoby być lepsze. Tutaj tego nie widać, bo ścigałem się z samochodami właśnie podobnymi do Audi Quattro. Ale na multiku to zdecydowanie było widoczne i przeszkadzało mi to bardzo. Ja sobie teraz zmienię ten samochód troszeczkę, bo on jest dostosowany bardziej pod prowadzenie. Spróbuję zmienić w nim troszeczkę moc, ale dalej zostawiając go w tej samej klasie, czyli S1. O, widzimy tutaj też ciekawą charakterystykę, zresztą potwierdza się to, co ja mówiłem, bo on dopiero od właśnie 5000 obrotów zaczyna przyspieszać, a poniżej to fajne jest to w Fordzie właśnie, że widzimy, jak ta charakterystyka tak naprawdę wygląda już normalnie. Żeby tą charakterystykę zmienić, żebym wcześniej miał większy moment obrotowy, no to musiałbym zmienić silnik. Ten silnik widocznie jest jakiś mały gabarytów. Mała jakaś pojemność i jest strasznie wyżyłowany. Ale próbując cokolwiek tutaj włożyć, zobaczcie, jak ta charakterystyka się zmienia. To mi się też bardzo podoba, bo możemy różnie ten samochód sobie przerobić. I teraz tak, cokolwiek bym tu nie włożył, klasa skacze mi do S2. Już słyszę te głosy w komentarzach: Lucek, wal go do S2, tam się nie przejmuj, kurde. I tak zrobimy, może zrobimy go do S2, tylko ja chciałem mieć taką fajną rajdówkę w S1. Chciałem mieć taki samochód fajny na offroad i bardzo mi się fajnie jeździ tym Audi, bardzo fajnie to skręca. Na szczęście na zakrętach zawsze mogę kogoś tam wygryźć, mimo że może nie idzie tak dobrze na prostych, no to na zakrętach jest spoko. Ale no, czasami mnie denerwuje to, że dobrze biegu na przykład nie zrobię, no nie przygotuję dobrze samochodu do wyjścia z zakrętu. To jest drażniące. Niby charakterystyka przyspieszenia jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. To ja nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Klasa S2. Myślę, że ten samochód ma taką wysoką klasę ze względu na co? Ze względu na prowadzenie. Samochód świetnie się prowadzi, jest lekki, a silniczek jest mały, więc teoretycznie powinien mieć wysokie przyspieszenie. Ale jak się źle tymi biegami operuje, no to niestety nie. Bardzo, bardzo szybko trzeba te biegi zmieniać i bardzo trzeba mieć wyczucie tego samochodu, czyli też długo nim jeździć, bo jak się jeździ nim tak króciutko. A, jeszcze sprawdzimy jedną rzecz. Czy mamy tutaj skrzynię biegów dobrze zrobioną? Może jest wydłużona za mocno? A nie, wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Moglibyśmy ją skrócić ewentualnie, no ale to wtedy jeszcze bardziej byśmy musieli wariować z tymi biegami, a to mi się nie podoba. Dodatkowo wszystko jest tutaj zrobione na offroad i bardzo, bardzo przyjemnie tym samochodem się jeździ właśnie na offroadzie. Jeszcze sprawdzę tylko, aha, powiem wam, że samochód jest bardzo fajnie zrobiony. Nie wiem czemu w oponach jest tak mało ciśnienia, ale to pewnie właśnie ze względu na to, żeby lepiej się trzymał drogi na offroadzie.
No teraz nie ma problemu ze startem, ten start jest dużo lepszy. No ale no nie w tym rzecz, tak? Ja sobie chciałem zrobić sam... O Jezus Maria. Teraz ten samochód zyskał takiego powera, że ja pierdził. No, teraz to jest klasa S2, czuć to ewidentnie. Co do spoilerów, no właśnie, one są, ale zmiana ich na inne, czy na core, czy nawet, w ogóle nie wpływa na to, jak ten samochód się zachowuje. To znaczy na statystyki, może tam na zachowanie jakoś wpływa, ale na statystyki są cały czas takie same, także to nie ma znaczenia. A myślę, że w następnym odcinku będziemy sobie robić te wyścigi offroadowe już pod względem mistrzostw, a teraz jeszcze zobaczymy, jak Audita sobie poradzi w klasie S2 na tych wyścigach pokazowych. Tu będę musiał mieć jakiegoś hothatcha, tak? Hothatcha do wyścigów offroadowych, przełajowych. Mogłem te mistrzostwa inaczej zrobić właśnie pod rajdówki, no ale trudno już. Zrobimy tak. Pojedziemy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Cross serpentynowy, no zobaczymy. Lecimy. Pyk. No i teraz zdecydowanie powinno być lepiej w Audi. Nawet pozwoliłem sobie troszeczkę wcześniej wrzucić dwójkę i wcale mu to nie przeszkadzało. O Jezus. Nie, teraz to nie jest to samo Audi Quattro. Naprawdę, mimo że tam, tym samochodem ciężko się jeździło z trochę mniejszymi osiągami, to jednak on miał wtedy taką swoją duszę, no nie? Jednak było czuć, że to jest trochę starszy samochód i należy mu się odrobina wyczucia. Tak teraz jest... O Jezus, nie wiem, to jest potwór! Mamy napęd na 4 koła, ja przypominam, w Audi Quattro, jakby ktoś nie wiedział. Quattro mówi samo za siebie, nie? Wow! Nie mogłem nic zrobić z samochodem, już leciał na budynek. Spróbujemy go jeszcze z tego miejsca wyratować. No nawet jak wcześniej zmieniał sobie biegi, nic się złego nie dzieje. Tutaj jest bardzo gładki zakręt, ja mogę go leciutkim ślizgiem pokonać i przygotować się bardzo ładnie do następnego, mam nadzieję. O kurde. Cały czas driftem, naprawdę. Ojej. Nie jest to najlepsze pokonywanie zakrętów, ale zdecydowanie najbardziej efektowne. I najbardziej przyjemne. Może nie efektowne, a efektywne. Czy efektywne? Nie, bardziej efektowne. Efektywne to jest wtedy, jak pokonam w najkrótszym czasie. Wow, ale patrzcie na to, jak to pięknie bierze ślizgiem. Świetnie. Jest radocha z tej jazdy, z drugiej strony większy respekt może innych kierowców budzę wtedy, kiedy mam ten samochód w klasie S1, zrobiłem tak, jak powinien być standardowo. Kurde, to jest coś niesamowitego. W tej Forzie można z każdego samochodu zrobić potwora, no. A teraz do dupy jeżdżę, wiem. Próbuję tak wszystko driftem brać. Nie powinienem. Ale to dlatego, że ja teraz naprawdę mam bardzo dobre przyspieszenie, a przed chwilą jeszcze w tym Audi tego przyspieszenia nie było takiego na prosty. Wcześniej mogę sobie biegi zmieniać. Ta charakterystyka jest bardzo podobna do tej pierwotnej, jednak i tak operuję na tych obrotach powyżej tam 4000. Tam teraz ta charakterystyka się trochę cofnęła i nawet duży moment obrotowy mam na 3 chyba i pół tysiąca, czy nawet 4000 obrotów. Tak więc mogę sobie spokojnie biegi wcześniej zmieniać i nic z przyspieszeniem złego się nie dzieje. Ciężko. No dobra, Audi Quattro. Ja sobie zmienię te osiągi na podstawowe. To jest zdecydowanie za dużo mocy jak dla tego samochodu. To znaczy, no da się jeździć, da się wygrywać, tylko że nie ma tej takiej frajdy, wiecie? Wtedy trzeba było troszeczkę więcej uwagi temu samochodowi poświęcić. A teraz jest no właśnie tak. Ja dziękuję. Czysta jazda 490. No tak, no bo na każdym zakręcie praktycznie była stłuczka. Ech. Dobrze, tak więc Audi jest już wrócone do tych standardów. S1, tak, mało jest tam ulepszone. Jedynie spoilerowanie. I znowu rusza z jedynki właśnie tak, czyli słabizna, ale
To jest teraz Audi Quattro. Ja bym mówił, że to jest Audi Quattro. Ten wyścig już sobie jechałem. Co jest? Ludzki wyścig. Aha, ale to chyba Tesla się ścigały kiedyś. No dobra, niech będzie. Będziemy ścigać Audi. Wyłączyłem sobie ten wyświetlacz informujący mi o... Znaczy element wyświetlacza, czyli tego HUD-u, informujący mnie o ilości punktów, które zdobyłem już, dlatego że mi to trochę przeszkadzało i teraz chyba powinno być lepiej pod względem opanowania trasy. Bo w sumie, czy to jest ważne, który mamy tutaj miejsce, nawet jak na multiku się ścigam, to przeważnie to wygląda tak, że staram się jechać jak najczyściej i ja później bardzo duży bonus dostaję za to, że jechałem czysto, nawet i po 5000 punktów, także to jest mega ważne, jak my jedziemy i naprawdę tacy kierowcy, którzy chcą... którzy chcą osiągnąć jakieś wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej, a jeżdżą gładziutko, są wysoko nagradzani. Gładziutko, czyli nie obijają się o bandy, starają się nie obijać o innych kierowców, chociaż wiadomo, jak jest na multiku, inni też próbują nas spychać, bo są i tacy. Natomiast w Fordzie i tak, mimo że dużo graczy PC-towych przyszło, to i tak jest duża kultura. Duża kultura wspólnej jazdy, wspólnego współzawodnictwa. Mało kto tam cię gdzieś specjalnie spycha, chyba że naprawdę jakiś nowicjusz albo niedoświadczony gracz w Fordzie. Bo to na dłuższą metę się nie sprawdza. Takie spychanie. Okej, w wyścigu jakimś zespołowym, kiedy mamy ekipę niebieskich i czerwonych, to oni się między sobą zawsze będą bili. Ale no, w takim normalnym wyścigu zdarzy się w kilku takich durni raz na jakiś czas. To nie jest jakiś tam NFS, no nie, że na porządku dziennym ktoś się tam rozwala. To jest Forza. I tutaj jest trochę wyższa kultura, aczkolwiek nie zdziw się, jak ktoś ci zaraz wywali, nie? To jest normalne, no, to jest gra, no. Różni ludzie grają, prawda? No i teraz co? Mam właśnie moje Audi Quattro. Miałem taką sytuację na początku wyścigu, jak widzieliście może, że nie wiedziałem, na jakich obrotach jestem, dlatego że inne Audi Quattro jechało koło mnie i... Słyszałem tamto Audi Quattro, które było na odpowiednich obrotach, a moje Audi Quattro dusiło się na piątce. Cholera, i musiałem sprawdzić na obrotomierz, żeby wiedzieć, ile ja do cholery jadę, jakie mam obroty. Mimo że zmieniłem klasę na S1 z powrotem, to radzę sobie, myślę, że całkiem w porządku. Nawet nie wiem, ile mam teraz punktów, więc to będzie niespodzianka na koniec, ale myślę, że wszystkie sobie skasowałem właśnie w tym momencie, przed chwilą, jak uderzyłem w ścianę. To jest też taka fajna niespodzianka na koniec wyścigu, że o kurczę, jechałem bardzo fajnie, ileś mi się tam tych punktów umiejętności nabiło, jest ekstra. Wiecie co, ja sobie chyba bardziej cenię taki czysty ekran, kiedy nic mi nie zasłania, dużo tych elementów interfejsu zasłania ekran podczas jazdy, a teraz jest zupełnie gładko i mi to bardziej odpowiada. Ja sobie zaraz po nagraniu tego odcinka, po nagraniu tego odcinka wpadnę na multika i zobaczę, jaki to będzie miało skutek. Musiałem niestety tak brzydko wejść. Myślę, że zdecydowanie lepiej. To się zdarzało bardzo wiele razy, że nie widziałem czegoś, co mnie rozwala... Oh shit. Nie widziałem czegoś... O kurde, czy to jest... To jest jakieś chyba seryjne Audi Quattro. Wszystko z niego wywalone, no nie? Tutaj obok. Nie widziałem czegoś, bo mi zasłaniał ten interfejs. I to było strasznie denerwujące. A teraz jest zupełnie przejrzyście i myślę, że no będzie na multiku mi szło znacznie lepiej, a też nie będę wiedział, ile ja mam tych punktów umiejętności nabitych, więc to będzie dodatkowa frajda zobaczyć jakąś tam dużą ilość punktów nabitą na końcu wyścigu, albo w ogóle małą. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Dzisiaj badaliśmy sobie Audi Quattro wersję rajdową, a zapraszam was na kolejny, myślę, że będzie fajnie, coś wymyślę ciekawego. Na razie, pa pa.